Mistrz i jego film. Pod takim hasłem odbyło się wczoraj spotkanie z legendą polskiego kina, reżyserem Feliksem Falkiem. Poprzedziła je projekcja filmu pod tytułem Był Jazz, w którym obok między innymi Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i Andrzeja Trzaskowskiego wystąpił Ostrowianin, odkrywca jazzowego talentu Krzysztofa Komedy, Witold Kujawski. Był Jazz w reżyserii Feliksa Falka jest swoistym hołdem dla pierwszych podziemnych zespołów, które próbowały grać zakazaną amerykańską muzykę w stalinowskiej Polsce. Dla bohaterów filmu jazz to powiew wolności w szarej rzeczywistości lat 50. XX wieku. Kontrapunktem jest ta druga rzeczywistość, prawda? Ta czerwono-zielona, bo mówię o zielonych bluzach zetępowców, prawda, i ta oficjalna część poprzez zderzenie właśnie tej grupy młodych ludzi, którzy próbują grać jazz z tą oficjalną stroną, no można powiedzieć, że gdzieś się wykluwa ta potrzeba tej wolności. Kanwą scenariusza są autentyczne dzieje słynnej łódzkiej grupy Melomanii pod wodzą Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, a jednym z bohaterów filmu Falka jest Ostrowianin Witold Kujawski. W ramach spotkania, które odbyło się pod hasłem Mistrz i jego film, kinomani mieli okazję porozmawiać z reżyserem, nie tylko o obejrzanym wcześniej filmie. Okazało się, że możemy porozmawiać na temat każdego filmu, prawie każdego, na jaki chcieliśmy porozmawiać. Pan Felix Falk w sposób bardzo przychylny, z dużą dozą cierpliwości odpowiadał na pytania. Dużo było pytań fajnych od publiczności. Felix Falk jeździ po Polsce w ramach kontynuacji Sandomierskiego Festiwalu Filmów Niezwykłych, podczas którego otrzymał tytuł reżysera niezwykłego. Fakt, że widzowie mogą spotkać się z Feliksem Falkiem w Sandomierzu tylko i wyłącznie i obejrzeć tam jego filmy, to jest za mało i postanowiłam wyruszyć w podróż po Polsce. Na dłuższą rozmowę z Feliksem Falkiem zaprosi Państwa Tomasz Wojciechowski w kolejnym odcinku magazynu filmowego Zwiastun.